mamy postój. Właściwie to, żeśmy się wybrali zupełnie bez celu, nie? No, tak poszwędza się po prostu. Więc wyskoczyliśmy sobie w bory i właściwie idziemy sobie czarnym szlakiem w stronę rezerwatu Piaseczno. I nie mamy celu specjalnie. Co też jest fajne. Nie? Tak po prostu. No. Tak, a szwędawka po prostu. Wyczyścimy sobie trochę głowy po całym tygodniu roboty. Miało nie padać, kurczę. Trochę się spaskudziło, bo kropi. Ale tylko do 14 to. Niby tak. Internety mówią, że do 14. Zobaczymy, jak to będzie. Będziesz spał w hamaku? Jo. O, a ja sobie glebę zrobię. Ja w hamaczku. Gdzieś tam za bąkrujemy. W hamaczku z otulem. Zimowy śpiwór wziąłem. Ja się wahałem. Mówię, kurczę, taka pogoda. Też miałem Explorera wziąć właśnie, ale mówię, kurde, a będzie mi trochę za zimno. Ja mam to samo, zawsze mi się wydaje, że kurczę, zarobić te kilogram na wodę dodatkową to by było super, ale później w nocy zimno czy coś tam, bez sensu, a w tym będzie ciepło na pewno, więc luz. Lepiej nosić niż się prosić. No, to prawda. Te nasze plecaki to i tak wyglądają przez ten sprzęt do nagrywania, tak jak wyglądają, więc... No, bez kitu. To kurde, pokażemy później, jaki to jest ciężki kawałek chleba, na jakiś kawałek materiału. I tak gimbale zostały w aucie. No. A i tak pół plecaka to sprzęt. Plus statyw, plus wszystko, baterie. No. Baterie są ciężkie, kurde, bo to wiesz, do jednego, do drugiego baterie... Się zbiera, nie? No. Ale czego się nie robi dla YouTube'ów. No. To prawda. O, ale pięknie jest. No. Pomimo tego, że trochę kropi. Ale to wszystko dlatego, że wyciągasz kamerę. Tak, jak schowam aparat, zawsze tak jest. Jak schowam aparat, to przestaje padać. Ujdę 10 minut, mówię, dobra, już nie będzie. Wyciągam aparat i 90%, że znowu zacznie. To mam tak samo mam z samochodem. Jak umyję samochód, na przykład, o, już mówię, taki uświniony, pojadę na myjkę, nie? To chociażby było 40 stopni i full słońce, to na bank do wieczora będzie padać. Mój samochód. Mają, wiesz, gospodarstwo rolne. Aha. Jak zaczyna być za sucho, to dzwonią, żebym samochód umył. Tak to jest. W ogóle to jest tak wiosennie prawie, nie? 4 stopnie w plusie pokazuje. Ja jestem w koszulce samej. No, ja też mam Brubeka i tylko Polar. No. Jak macie, kurczę, blisko w bory, to musicie jeździć w bory. Fajnie jest w borach. Można się wyluzować. Ludzi zero w zasadzie. Tu nawet, kurczę, w lato jest ten. No. Chociaż też tu potrafiłem się nadziać na ekwipunkowicza w zupełnie nigdzie. Idziesz sobie, idziesz, jesteś w środku zupełnie nigdzie, Benz. O, cześć, cześć. Tak bywa czasami. I na pojeździe żudrawskim też tak się zawsze nie, ale czasami się nadzieje na kogoś w ogóle, gdzie się nie spodziewasz żywej duszy. Idziemy do ten, idziemy nad Jeziorko Piaseczno. Ostatnio byłem tam chyba też w zimę z 2 lata temu. I też bardzo przyjemna okolica. Też takie świerki fajne, duże, kurcze, jak w górach. No, mój ulubiony rodzaj lasu. No. Dobra. Zima jest dzisiaj, który 9 luty? 9? Tak, no, chyba 9, tak. 9. No. A jest zieloniutko. Ciekawe, czy to już będzie szła wiosna, czy teraz jeszcze dopierdzieli. Fajna miejscóweczka. O. Jestem ciekawy, tak żeśmy sobie właśnie założyli z Przemkiem, że się wybierzemy razem. Żeby chyba się podzielimy materiałem właśnie, nie? Zrobimy wspólny materiał, ale pomontujemy oddzielnie. Jestem ciekawy, jak to wyjdzie. Fajnie wyjdzie. A czy ty masz problemy ze swoją seksualnością? Ale ja ci powiem, o co chodzi, bo nie mówiłem ci tego. Dostałem, moi drodzy i drogie i drodzy, dostałem od Zuzy Kiezik, którą serdecznie pozdrawiam, Rudzielca, kawałek, który możemy wykorzystać i sobie pomyślałem, że z uwagi na to, że często dosyć jestem w borach, a Zuza nagrała fajny utwór, który pewnie możecie znać, bo chyba sporo artystów go nagrywało. To jest tekst Wisławy Szymborskiej. Nic dwa razy się nie zdarza i to by tu pasowało. Ale jako, że jesteśmy we dwójkę, to nie wiem, czy... Ale jak nie masz problemu z seksualnością? Nie, to spokojnie. Szanowni Państwo, Zuza Kiezik. Dobry kawałek, pooglądajcie z nami. Będziemy repetować.
głośno. Tak mi było, jakby róża przez otwarty wpadła okno. Sprawa wygląda następująco. Szliśmy sobie z Przemkiem kulturalnie szlakiem, wbabuliliśmy i trochę nas urzekło to miejsce. Być fajnie obsadzone jałowcami, w ogóle jest czysto, gładko. Więc sobie postanowiliśmy tutaj zanocować. Tam jest zachód po drodze, zobacz. Jest, zachodzi. Tam mamy, nieopodal mamy takie bagienka, bo myślimy, że może się uda wstać o świcie i porobić jakieś fotki zwierzakom, bo tutaj tropów to po prostu jest masakra. I myślę, że to dobre miejsce jest faktycznie. Nie będziemy robić żadnego ogniska czy coś, więc możemy sobie tutaj myśleć śmiało. Mamy palniczek gazowy, zrobimy sobie jakąś herbatkę może. O, fasolkę pobrałem. Ale będzie. Ja śpię na glebie, Przemek śpi na hamaku. I tak oto, proszę Państwa, wygląda nasze dzisiejsze spanie. Tam Przemek, tu Marek. Wziąłem sobie biwi goreteksowe, bo w borach niestety nawet jak jest sucho, to tu jest wilgotno i jest mech i w ogóle, więc żeby nie zawilgnął mi śpiwór, to sobie wziąłem biwi. W biwi sadziłem materacyk. I tak się będzie dzisiaj spało. Przepraszam, wiem, że trochę ciemno. Już pomagam. O. Myślałem, żeby wziąć sobie w ogóle pałatki, ale tak sobie pomyślałem na końcu. Mówię, a na pewno też weźmiesz lesowika, więc żeby obóz był... Lokowanie produkcji. Tak, a się wzięło hajsy. To trzeba robić. O. Wstaliśmy. Mówisz dzień dobry? Dzień dobry. Jeziórki i bobry, dzień dobry, dzień dobry. Ale żeśmy pospali. O której żeśmy się kładli? Jest to wcześnie, bo dziesiąta i nie wiem, czy kładliśmy tak. No właśnie, prędko żeśmy się położyli, ale nie było ogniska, więc żeśmy sobie wleźli do śpiworków, a jak już się wlazło do śpiworków, to mieliśmy jeszcze pogadać. Co? No. Trzeba wstać, umyć ząb. Kawkę Przemek robi już. Coś mi chyba ucieka powietrze z tego materaca. Nie wiem, czy to jest, to nie jest kwestia kłóczenia się powietrza. Muszę go zbadać w wannie. Na mchu się dobrze śpi. Nawet jak ucieknie powietrze z materaca. Starzy żaden się nie powtórzy. Nie ma dwóch podobnych nocy, dwóch tych samych. Całunków dwóch jednakich spojrzeń w oczy. O, z uwagi na to, że każdy film powinien mieć jakiś przynajmniej niuansik edukacyjny. Wiem, że 99% z Was tego nie trzeba przypominać, ale może 1%, na przykład temu, który zaczyna. Pokażę Wam, jak wygląda nasze obozowisko po zwinięciu. Tu żeśmy spali, o. Ten placek to ja, no niestety. Ale tak to wygląda. Tu żeśmy obozowali i bardzo ważne, chyba najważniejsze jest to, żeby zwracać na to uwagę i żeby sobie nie zostawiać syfu. Taka prośba. I zwracać uwagę innym, jak ewentualnie by chcieli syf zostawiać. Ptaszki ćwierkają, słońce w ogóle nas kurczę zaatakowało rano, petarda. Idziemy sobie teraz niebieskim szlakiem. Znaleźliśmy kolejną wiatkę, więc sobie zrobiliśmy postój. Gadamy, że kurczę, po pierwsze mocno czysto. Jak na polskie standardy to bardzo czysto, bo jest tylko jedna puszka i papierek po jakimś batonie. Tak jak wczoraj było, tak dosyć sporo było lodu, nie? Na tych ścieżkach. No. To dzisiaj i jest spoko. Padało. To dzisiaj jest w ogóle wiosna. Nie wiem ile stopni, ale gdzieś z plus 5 jest na pewno, nie? No. Plus jeszcze do tego jest słoneczko, zieloniutko. Świeci.
A tak gadaliśmy, że nikogo po drodze żeśmy nie za bardzo spotkali, nie? No, nikogo nie spotkaliśmy. Jeden widzieliśmy samochód, ja myślałem, że będzie wędkarz nad jeziorem Piaseczno, ale nie widziałem, chyba że gdzieś tam się zaszył. A poza tym żywego ducha. No. Bory Tuchowskie to jest jednak wspaniała, kurczę, miejscówka. No. Dobrze tak bez planu też czasem, nie? No, tak. Mieliśmy plan taki tylko, że sobie jedziemy do tlenia i gdzieś sobie pójdziemy. I kurczę, tak fajnie wyszła wycieczka. No to pójdziemy dalej, zobaczymy co to jest tak. Na tych 80 słoniokrogów. Kroków słoniowych. To jest jeszcze taki, kurczę, napis taki kredą, to tak nie kuje. No, jeszcze nie boli, no. Tutaj właściwie tak, nie ma nikogo innego oprócz turystów pieszych, których jest jak na lekarstwo. Przyjeżdżam cały rok, od lat i tu zawsze jest bardzo mało ludzi. Jest w lato trochę rowerzystów i jest trochę Nordic walkingowców. Ale wygląda na to, że kurczę, ci ludzie są na tyle ogarnięci, że nie muszą syfić, bo naprawdę jest kurczę czyściutko. Nie było się o co przypieprzyć, tak jak łazimy od wczoraj rana, to nie było się do czego w jakim miejscu przyczepić, naprawdę, kurczę, to... Jeszcze Polska nie zginęła, tak naprawdę, chyba. No, trzeba się umieć cieszyć z małych rzeczy, bo z dużych to nie ma z czego. No weszliśmy wreszcie na jakiś taki teren fajniejszy. Babrzycho. Dzikowe. Sorki, że nie patrzę w ten, ale nie chcę się zabić. Tu jakiś znany youtuber robi film. No. Fajnie jest. Ile mamy? 4 kilometry? 4 km mamy do samochodu. Fajna miejscówka. Tylko, że niestety zaczęło wiać, więc trochę tak się zrobiło chłodniej, ale ogólnie nie jest źle. Jeszcze jakby się słoneczko przetarło przez chmury, to było super, ale... Idziemy wzdłuż rzeki. Minęliśmy miejscowość Starą Rzekę. Wiadomość dla Krzyśka. Sprawdziliśmy u pana Sowińskiego, wszystko w porządku, kajaki stoją, stoły zabezpieczone pod dachem. Jest takie miejsce na niebieskim szlaku, od Starej Rzeki do Tlenia, w którym chyba nie ma osoby, która by się nie zakochała, bo faktycznie ma się wrażenie, że się jest w lesie nietkniętym ludzką stopą. I co, jesteś kolejną osobą sprzedaną? No, zdecydowanie. Niebieskiemu szlakowi? No. No, naprawdę to... Są takie 4 km, naprawdę kurcze. No, można powiedzieć, w naszych standardach dzikie, nie? Jest taka tradycja, że jak się nagrywa zakończenie filmu, to musi się spierdzielić bateria i wyłączyć. Więc jeszcze raz, szanowni państwo, dotrzeliśmy do Tlenia. Zrobiliśmy według GPS-a razem 23-4 km. Zostawiłem GPS-a w tym, ale wiesz co, chyba zgram ślad. O, można ten podejrzeć ślad, to będzie ślad. I co? I było fajnie. Ostatnie 4 km były kiepskie, bo...
Dzień dobry. Kręcimy film na YouTube'a o borach tucholskich. Właśnie nagrywamy zakończenie. Na YouTubie. Jak pan wpisze albo szpejtek, albo ekwipunek dźwigany codziennie, to tam będzie można obejrzeć. Codziennie. Zgadza się. Zapraszamy. My jesteśmy, ja jestem z Torunia, kolega z Warszawy. Dzięki. Nawzajem. Fajnie, ty. W ogóle gliniarz podjechał, zapytał się, co kręcimy. Policja przyjechał. Gdzie może obejrzeć, ty? No. Jaki wypas. Fajnie. No. Tu jest fajnie, w ogóle tutaj ludzie są fajni, kurczę. Bardzo mi się podoba podejście ludzi. I wiesz, babć takich starszych, które ci tam częstują mlekiem na... Gdzieś tam się nadziejesz na tą, na jakąś miejscówkę. Gość podchodzi, kurczę, pyta, czy herbatę nam zrobić, bo żeśmy przycupnęli, czy coś. Naprawdę jest mega. Przyjeżdżajcie w Bory Tucholskie, bo jest petarda. Nie trzeba pływać na kajaku, chociaż można, bo tutaj tego jest w bród. Ale można sobie po prostu pochodzić. Dobrze jest być zabezpieczonym w mapę albo GPS-a, bo oznaczenia szlaków bywają często takie sobie. Ostatnie 4 km dzisiaj były dla nas wymagające ze względu na pogodę, więc... O, pan policjant, który nas ten pytał. Nowy ten. Gdzie pojechał? Pan pojechał prosto. O. Nowy subskrybent. Pozdrawiamy. No. No. Fajnie było, przynajmniej mówi, że mu się podobało, ale już byłem tutaj z kilkoma przynajmniej osobami różnymi, które pierwszy raz były ze mną w borach i nie spotkałem ani jednej, która powiedziała, że jej się nie podobało, więc... Po prostu przyjeżdżajcie w bory. Pytają mnie często ludzie, czy warto, bo mają 200 km, czy coś. Moim zdaniem warto i 500. Tak to wygląda. No, bory warto. I tyle. I do zobaczenia na kolejnych filmach. Bardzo miło było spędzić weekend ze znanym youtuberem. O najważniejszym zapomniałem, jak zwykle. Słyszeliście kawałek Zuzy, więc do Zuzy linki znajdziecie w opisie. Tam jest pewnie link do jej strony facebookowej i link do kanału na YouTube, bo ma. Więc jeżeli wam się spodobało, to możecie okazać jej odrobinę miłości i tam polajkować, posubskrybować. Ma potencjał dziewczyna. Polecam.